Dzień dobry, witam Państwa. Joanna Kryńska. Zaczynamy nasze weekendowe wydanie programu Wstajesz i Wiesz. Mamy nadzieję, że Państwo obudzą się z nami i to w dobrych humorach. Będziemy robić wszystko, żeby tak było i będziemy również dostarczać najważniejszych informacji. Nie wiem, czy polityka o poranku to idealna informacja, ale takie również przekazywać musimy, skoro spotykają się takie oto... No właśnie o tym spotkaniu będziemy informować, będą relacje naszych reporterów. To teraz jeszcze słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, bo tych komentarzy ciągle jest dużo. Polityczna dyskusja po tych kontrowersyjnych słowach, które wypowiedział szef Prawa i Sprawiedliwości. Marine Le Pen w Warszawie, Viktor Orban w Warszawie to zjazd europejskiej prawicy. Takie spotkanie, które odbyło się wieczorem i kolejna sesja, która odbędzie się również dziś. A my chcieliśmy przypomnieć słowa Jarosława Kaczyńskiego, który kiedyś o tę osobę, o Marine Le Pen pytany był i mówił, że oni, jego środowisko ma tyle wspólnego z Marine Le Pen, co z Władimirem Putinem. Joanna Stępień o szczegółach i o przypomnieniu niektórych informacji. To teraz o nowych obostrzeniach, ale nie u nas. To nowe obostrzenia w Niemczech. Taką decyzję wspólnie podjął rząd federalny i władze 16 krajów związkowych. Ograniczenia uderzą w niezaszczepionych, tych, którzy nie są jeszcze przekonani pełnia ich praw do korzystania ze wszystkiego, z czego mogą korzystać zaszczepieni. Taka nie będzie.